Siema, 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 tak, a więc po moim oryginalnym wstępie możemy sobie dalej kontynuować naszą kampanię w naszego pięknego rezydencika. Więc zobaczymy, co teraz. W poprzednim odcinku odkryliśmy dziwne drzwi. Nie wiem, oglądaliśmy już to, czy też nie? Tego nie oglądaliśmy, tak więc możemy sobie chwilkę zobaczyć. Tak, w poprzednim odcinku odkryliśmy bardzo piękne drzwi w laboratorium na naszym dużym dosyć statku. I zobaczymy, co tym razem będzie się działo. Tak, nasz piękny nieznajomy został zastrzelony przez naszą kobietkę. I był nim Raymond, którego nie lubiliśmy. Przynajmniej ja go nie lubiałem, dziada. Umieraj! Tak, jak widać, umarł, wyzionął ducha. Tak, i tu są nasze tajemnicze drzwi. I w poprzednim odcinku dostaliśmy się do tego dziwnego miejsca. Aż sam jestem ciekaw, jak dalej potoczy się fabuła. Mamy epizod 9. Tak. Fajna nazwa. Fajna nazwa epizodu, to już mi się podoba. Tak więc zaczniemy teraz przeglądać tutaj wszystko, co będzie. Tak, jest filmik, wow, to tym razem nie znajdujemy się na statku, tylko jesteśmy z naszymi poprzednimi bohaterami, którzy dostali się do terminala na wraku samolotu. Ale hakuje, a temu co? Zimno chyba. Kurde, myślałem, że będziemy naszymi bohaterami na statku, że coś fajnego się będzie działo, ale ściąga, patrzcie jaki pirat. A tutaj znajdujemy się w górach. No i co? Za piractwo cię posądzą. Widzicie? Z torrentów ściągał. Ale piękny śmiech, dobra. Ciekawe, czy teraz będziemy nimi chodzić, czy to tylko taki wstęp i dalej będziemy znajdować się na statku. Tak, termos mają, piją sobie. Jeszcze dymek leci cieplutko. Lol. Dobra, tak więc wracamy. Naszą parą żołnierzyków. Do tego miejsca, ale tutaj już byliśmy, jak pamiętamy. Tutaj się wszystko rozegrało na tym lotnisku. Nie ma nikogo w domu. No dobra, nimi nawet lubiałem chodzić, więc jestem ciekaw, czy coś się zmieniło. Jak pamiętamy, poprzednio zwiedziliśmy to tylko parę pomieszczeń i nic więcej się nie działo, bo przeniosło nas całkiem inne miejsce. No okej. Tylko to był nasz niewidzialny potwór, ale jak już się dowiedziałem, kim on jest, to nie jest aż taki straszny, to są takie małe potworki. No raczej nie małe, ale dosyć łatwo się je zabija, dobra. Tutaj, jak pamiętamy, już byliśmy, tak więc przeszukamy tutaj parę rzeczy. Ciach. Dobra, mamy znaleźć komputer, yeah. Dobra, najpierw wytracimy mały pistolecik, tak dla zasady, żeby drugi sobie lepszy zostawić na potem. Tak wszystko zacznę teraz sprawdzać tutaj. Czemu zamykasz drzwi za mną, co? Pozwoliłem ci? Dobra, nie wydaje się, żeby coś tutaj było. Chociaż ostatnio tak znalazłem w ten sposób śrubokręt. Ciach, nie ma nic. Wow! Ale mnie dziad wystraszył. Czemu on do nich nie strzela? Ładuj! Dobra, jeden zdechł, ale jedyny plus jest taki, że nie są one niewidzialne teraz. Dobra, oboje znikli. A jak nie są niewidzialni, to już nie są tacy groźni. No czemu on tutaj nie wszedł? Nie ma tu nic. Łoj. Łoj. Naboje. Ale tutaj już patrzyliśmy w poprzednich odcinkach, więc możemy śmiało zabierać się za kolejne drzwi. Ten jak uciekł, kurde, jaki odważny. No zobaczymy, czy jak cię ktoś zaatakuje, to będziesz taki odważny. Ciach. W
poprzednim odcinku tego nie wziąłem, tutaj jak byłem tutaj w innym celu, że tak powiem. Książka, nie wiem czy już ją czytałem, ale mniejsza z tym. Dobra, na wszelki wypadek jeszcze sobie potwieramy szafeczki, które już chyba sprawdzałem. Tak, nie ma tu nic ciekawego. Tak więc granatki. O, jak dają mi granaty, czyli coś się będzie działo, pewnie jakiś boss. I mamy windę, mam nadzieję, że tylko będzie jedno piętro do wyboru, tudzież samo na nie pojedzie, tak. Bo strasznie nie lubię wybierać pięter, jak wiecie, ale lag był. Zawsze w takich windach, drzwiach są lagi w tej grze, nie wiem. Twórcy tego nie dopracowali, o nie! Bazuka i tyle amunicji to naprawdę zły znak dla Kamisia. No nie wiem, co lepiej wziąć, snajperkę mamy. Shotgun mi się chyba nie przyda, tak więc wymienię go za bazookę, yeah. Ale tu jest tylko jeden nabój, więc nie wiem, po co mi to potrzebne. Dobra. Kurde, jakie zapasy. Aż zacząłem się bać. Tak, nic się nie dzieje. Hakuj tam. Dobra, wejdę sobie na górę. Będę się tutaj czuł bezpieczniej. O, czekajcie, tutaj coś jest. Generator, yeah! I teraz patrzcie, teraz się będzie coś działo pewnie, jak ja włączyłem. Ale to jeszcze nie wszystko, o, z drugiej strony mamy, tak myślałem. I coś się będzie pewnie działo, skoro dali mi tutaj bazukę. Mamy zapisywanko. Tak, full power. Nie chcę tego dawać mi moją bazukę, nie, moją snajperkę. No rób coś. Rób coś, bo się zastrzelę. Patrz tak, wow. No i właśnie słyszałem jakieś potwora. Jejku. A pan skądś tu wziął? Jak myślicie, jak przyłoję mu z bazuki, to coś mi się tutaj stanie? Oła. Wilki to naprawdę zły znak. Jedyny plus jest taki, że stoję na tej platformie, ale raczej ze snajperki ich ściągać to nie jest dobry pomysł. Mimo, że jest dobra. Patrzcie. Bum! Ale chyba uciekł. O, kolejny potwór! Powiem wam, że ta snajperka jest strasznie nieporęczna. Ale chcę ją wytracić po prostu. Bo szkoda mi naboi. Okej. Ładuj, szybko. Ale on ma ruchy. Normalnie znowu mi ciężko gadać, jak ktoś mnie atakuje. O nie. Że tak powiem, oła. Nosił wilk razy kilka. Nie ma, nie patrz tak na mnie tym wzrokiem. Te wilki mnie przerażają, naprawdę. Oła. Nie trafiłem. A rzucę wam granatka. Pięknie. Sam prawie wyleciałem w powietrze. Ładuj. Ja się tak bawię z tą snajperką, ale jak mnie zabiją, to zacznę wtedy używać innej broni. A ty coś tu zbugowałeś we mnie. Jest ktoś jeszcze? Dobra, zmieniamy amunicję. Bo już tam nie mamy amunicji w snajperce. Więc teraz sobie musimy radzić z tą bronią. Wow! Jeden generator się niestety wyłączył. Dobra, szybko go włączamy. I pewnie znowu się będzie coś tu działo. Ja wracam na swoją platformę. Tak, mam wszystkich zniszczyć. Co nie będzie łatwe. Bo mam mało amunicji. Ale jakim przyrżnę z bazuki.
Ale nikogo tu nie ma, ej, to jest nie fair. 54%, to nie jest tak źle. Większą połowę mamy za sobą. Łoj. No właśnie, wiedziałem, że coś słyszę. Nie chcę tak walić na, że tak powiem, na pałę, bo szkoda mi amunicji. Tak więc muszę być dosyć oszczędny. Jak coś, to będę z bazuki naparzał. Fajne one padają, te potworki. A, nie wstałeś! Ile mam właśnie czekać? 80%, to już nie jest tak źle. To już 20% damy radę. Gdzie widzisz? O kurde. Niewidzialny potwór. To zły znak. Oho. Łapcie z bazuczki. No, zdychaj. Ciężko mi... Ach, z wami gadać. No, ten rewolwer to też nie jest dobry pomysł. Zdychaj. Niewidzialnych nie cierpię. Ale on ładuje ten rewolwer, Boże. Jeszcze jakiś? Znowu chyba był niewidzialny, albo mi się wydawało. Dobra, ładuj. Ładuj, bo mnie zagryzie. Pieski małe dwa. Kurde, zdałoby się iść wymienić broń. No już! Dobra, mamy 100%. Więc warto by było coś tu pozbierać. Idę wymienić jakąś broń, o ile mogę. O, na tą. Shotgun mi się przyda. Teraz. Tu mam jakiś pistolecik, więc może go wymienię. A nie, nie wymienię, dobra. Bo bazuki nie mam. Już wszystko ok. Wow, dobra. Skakalowaliśmy komputer. To dziwne, że go potwory nie dorwały, nie? Tylko do mnie się rzucały. A mam, podobno mam klawę. Okej. Tak więc jak widać, no taka z tymi panami akcja zawsze długa nie jest, przeważnie takie króciutkie epizody, ale dosyć ciekawe. No i właśnie potwory zawsze mnie atakują i to w sporej ilości. Director. Ach, te kody binarne, zero-jedynkowe. To najprawdopodobniej będzie koniec tego epizodu, ale ze względu na to, że no ile on trwa, 5, 10, chyba 15 minut jakoś. Oczywiście chyba będziemy grać dalej, ja sobie tylko zapiszę. Co wy to kombinujecie, panie? Co się dzieje? A, nie ma... Wow! No, radziłbym wam, chłopaki, uciekać. Uciekaj, idioto! Wow! No i tak, moi przyjaciele, chyba zginęli. Patrzcie, jakie piękne rakietki, wow! Tak więc cały obszar został najprawdopodobniej zniszczony i moi panowie zginęli. Oraz zginęli na marne, bo nie przesłali informacji. Wow, przesłali chyba, tam ruszyła się kreska. Ach, ściąga z torrentów. Dobra, trwało to 8 minut, no nie opłaca się, to chyba gramy dalej. Będzie najwyżej dłuższy odcinek, taki po 40 minut. O ile nam się uda, bo nie wiem, co się szykuje w kolejnym scenariuszu, tak więc ja sobie tylko zapisuję, nie wiem, gdzieś tu, sorry. Naprawdę mówiłem, że mnie kaszel męczy. Dobra, zapisujemy sobie tu. I idziemy dalej, najwyżej będzie bardzo długaśny odcinek. Chyba, że będę miał jakieś problemy, to będę ja miał wtedy problem.
To oczywiście pomijamy w poprzednim odcinku, co było, bo na pewno to się pojawi. Nie, nie pojawiło się, wow. Tak więc mamy naszych towarzyszy na statku. Jak pamiętamy, dotarliśmy do tego tajemniczego pomieszczenia w laboratorium. Kurde, i coś czuję, że to będzie bardzo długi epizod, więc nie wiem, czy dobrze, że je połączyłem. Bo takie dłuższe odcinki oglądać to nie jest za fajnie. No ale zobaczymy. Może nie będzie wcale tak źle. Postaram się szybko to ogarnąć. Dobra, musimy zatrzymać wirusa. Stop the virus. Co ci się stało? Wow. No niezbyt fajnie. No dobra, spróbujemy iść drugą stroną, skoro tamtędy nie możemy. Tak. Aha. Tylko gorzej z moim ziomkiem. No dotrzeć tam na pewno nie będzie łatwo. No zamknięty, to ciekawe, co biedny Kamiś ma teraz robić. Oła! Tu mamy. No nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. Siema! Nie, no te drzwi są zamknięte. Było tu coś innego, czy mi się zdawało? No nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, ale... A dobra, otworzyło mi się tu, okej. Więc super sprawka. Teraz sobie weźmiemy zielsko. Się uleczę. Jakie mamy bronie? Dobra, tam mi styknie. Pyk, guziczek. Przytrzymaj swój wielki, gruby paluch. Yeah. Chyba mi się otworzyło. I co my tu, panie i panowie, mamy? Pewnie dużo ciekawych rzeczy. Łaj. Okej, amunicja. Tu coś mamy. Więc wszystko powolutku sobie wyzbieramy. I trzeba w miarę szybko to przejść. Bo odcineczek nie może być nam za długi. Karteluszki. Ciach, ciach, ciach. A, to znowu te kartki jakoś tak nieporęcznie zrobili tą lupę. Dobra. Co my tu mamy? Tylko to. Jakoś takie pomieszczenia mnie nie zachwycają. Zawsze myślę, że mnie ktoś zamknie i zaatakuje. Okej. Tu chyba nic nie ma. Tu mamy kolejne karteluszki. Okej. Dobra. A tu trzymają zwłoki. Sobie potwieram takie rzeczy. Być może coś z tego wyskoczy. Wow. Wiedziałem, że tak zrobili twórcy. Wiedziałem. To było do przewidzenia. Dobra. No jeszcze sobie otworzę. Co tam? No nie. Ale zamrożony. Sio z nim. Kolejna książeczka. I chyba tu już nic więcej nie ma. Więc możemy sobie iść dalej. Wow. I takim oto sposobem dotarłem do środeczka. Nie gadaj do mnie, bo nie mogę wtedy nic tu zrobić. To czemu ty masz mieć dostęp do kompa? Ja chcę. Tak mu w łeb strzelić. No patrzcie, co za dobry monitor. Nie da się go przebić. O nie, mam jeszcze coś znaleźć. Jakiś kod. Tylko nie za bardzo wiem, gdzie się za to zabrać. Dobra, to sobie zbierzemy. Po drugiej stronie też są naboje. Więc zbieramy wszystko i wtedy możemy iść do kolejnych drzwi, które widzę. Bo tu najprawdopodobniej wokoło nic już nie ma. I chyba tylko te drzwi są w miarę działające. A, skrakował mi drzwi. No ciekawe, gdzie mnie to przeniesie. I czemu ja mam sama latać tutaj? Sama, wow, powiedziałem za nią. Nie za mnie, tylko za nią, sama. Oho! Oho!
Tam jakieś zwłoki leżą. A ja nie chcę skończyć tak jak ten pan. Jak ja mam przejść? Patrzcie, co mi zrobili. Przejście jak tralala. Dobra, kwiatuszka. Ale biedactwo skończyło. No tylko ja też... Dalej nie mam przejścia. Huh. Chociaż czekajcie. Ono jest, tylko tu jest, a ja go nie zauważyłem. Okej. Przycisniemy sobie. Wszystko zmieniło położenie najprawdopodobniej. On coś ma w łapce. Czekajcie, przyciśniemy jeszcze raz. Zobaczymy, czy wtedy będę miał do tego dostęp. Tak czy siak do tego dostępu raczej... Oła! Nie mam! Co mnie bijesz? Ajajaj. No nic, uleczę się. Nie wiem, jak mam to wziąć, naprawdę nie wiem. Dobra, idziemy teraz naszą ścieżką śmierci. Tyrolololololo. Dobra, ładnie, pięknie. No do tego pana raczej się chyba nie dostaniemy. A szkoda. Nie chcę mi się teraz próbować. Wow. Co to za... No czemu ja zawsze muszę trafiać na jakieś potwory? No nie. Mam granaty? Łap. Nie chce mi się z tobą bić. Wow. A ten dziad jeszcze do mnie strzela. Pięknie dostał. W nóżkę. Tak. Masz w kolano. Oż ty, dziadu. No raczej walka ze snajperką nie będzie dobra. No i zdek w końcu, dobra. No badanie go teraz to nie jest dobry pomysł. Wow. Bo to jakiś pan się na mnie uwziął. Jest tu jeszcze ktoś? Jest, bo słyszę jego sapanie na odległość. Gdzież panie jesteś? U góry siedzi. Oż ty, kochaniutki, nie przyjdziesz tu, prawda? O, chyba się pomyliłem. Bo pięknie tu idzie. No patrzcie, jakie mam zeza. On tu zeskoczył. Nie wiem, czy muszę go zabijać, ale wypadałoby. Zdechnij. Jakoś tak chce mi się... Wow! Aaaa! Co to miało być? Widzieliście? Jakiś dziwak. Przetransformował się. Dobra, mniejsza z tym. Tu trzeba wszystko przeszukać. Da się tu wejść jakoś? Niby drabinka jest. Nie wiem, gdzie mam ten cały kod znaleźć, a mam nadzieję, że samemu z tym potworem nie będę musiał walczyć. Bo mi się jakoś tak nie chce. A jak widać, on był nawet duży na takiego robaczka. Więc czekajcie, zobaczymy, gdzie teraz pośmigamy. Dobra. Znowu w jakimś dziwnym miejscu jesteśmy. Ale mamy zapisywanie. To dobry albo zły znak. Nie wiem, co to jest. I nawet na razie nie chcę wiedzieć. Skąd ja mam wziąć ten kod? Tak, mam plan laboratorium. Tu mam jakiś przycisk. Aaa! I co, tylko to tu jest? Czy tak daleko szedłem tylko po to, żeby zmienić to? Na pewno tu nic nie ma? Jakoś mi się nie chce w to wierzyć.
Dobra, ale się cofamy. Najprawdopodobniej ten ziomek w łapce coś trzymał. Wow! Tylko właśnie troszkę się boję tego pana. On zbytnio nie ma gdzie tu mnie zaatakować raczej. Mam nadzieję w sumie. Dobra. Mogę tu wyjść bezpiecznie? No nie, jeszcze mi zrobili okrężną drogę. Okej. Co panie masz dla mnie? Kod? Mam jakieś ID. Wszystko? Ha, ha, ha. Nie wiem, gdzie teraz zbytnio mam iść. Wziąłem jakąś fiolkę i mi się zdaje, że tam na końcu było coś z tą fiolką. Dobra. Zdawało mi się, że tam mogę ją wsadzić gdzieś. Tak więc na wszelki wypadek się tam przejdę. Kurde, odcinek robi się coraz dłuższy. Dobra. Tak mi się wydawało. A sprawdzić można. A mam w sumie zapisywanie. O, tutaj, o, o to mi chodzi. O, właśnie. I co my tu mamy? A, wkręci mi się w łapę chyba. Tak, zainfekowałem się. Już nic? Dobra, tu nic nie mamy. Dobra, tutaj ściągam jakieś pliki znowu. Każdy w tej grze ściąga. I trzeba czekać najprawdopodobniej. Oho. Źle się dzieje. Ja muszę czekać, aż te pliki się ściągną. Dobra, pliki się ściągły. Wziąłem jakiś kod, który jest potrzebny oczywiście. Tutaj nic nie ma, już na wszelki wypadek jeszcze sprawdzę. Tu też nie, no ale jak widać... O, właśnie! Wow! Co to ma być? I skąd tu się niby woda wzięła? Dobra, spróbujemy stąd wypływać. Oho! No, wrócić to nie jest taka łatwa sprawa, powiem wam. Znając życie, to zaraz się utopię. Oła! Nikt nie mówił, że to nadal działa i zginąłem pięknie. Dobra, trzeba iść po wyjściu z drabinki, trzeba iść od razu w prawo. No kto mi powiedział, że lasery będą działać pod wodą? Ale nie byłbym sobą, gdybym w jakimś odcinku nie zginął oczywiście. Tak więc nic się nie stało, panie i panowie. Mamy kolejne wczytywanko i... Ach, tym razem mam nadzieję, że się uda. Wszystko tu już jest, okej? Nie, to jeszcze nie. Od nowa muszę to wszystko robić, Boziu. Da się to pominąć? Chyba się nie da. Dobra, od nowa ściągamy te pliki. Dobra, nie marudź. Poczekamy sobie. Mam nadzieję, że teraz mi się wszystko uda, bo nie chce mi się po raz kolejny tego robić. Dobra, ściągło się. Szybko bierz to. I zapitalamy. Dobra. Wszystko nas tu zaleje. To jest taka czerwona woda. Nie wiadomo, czy to jest zainfekowana woda, czy to jest krew. Ale przecież zaaplikowałem sobie odtrudeczkę ładną, piękną. No i najgorsze są te laserki. Głupkowate. Czekajcie, to było tu. Oła! No i skąd ja mam wiedzieć, gdzie to było? No i się utopiłem. No to mamy, panie i panowie, problem. Mamy wielki, panie i panowie, problem, ponieważ ja nie wiem, jak to zrobić. Skąd ja mam to widzieć? Chyba, że zrobimy to inaczej. Chyba, że zrobimy to inaczej. Czekajcie, teraz naciśniemy ten guziol. Nie mogę? Why? Zrobimy to inaczej. Ja się cofnę. Bo odcinek zaraz będzie bardzo długi.
Czekajcie, ja się cofnę i ten guziol najlepiej przełączę i potem zapamiętam, jak to wszystko wyglądało. Chociaż przeczekajcie, przecież tu jest woda. Przecież ja mogę tam sobie górą przepływać. Ale czekajcie, na wszelki wypadek... Lepiej pamiętać, czekajcie, tu jest tak, tak, tak. No właśnie, bo widzicie, tam teraz nie ma dostępu do tego nawet, żeby się cofnąć. O, tu też jest prąd. Wow! Odnowię się lepiej. No i mamy dupkę. Patrzcie, nie możemy wrócić. Guzika tego też nie mogę teraz przycisnąć. Ha, jak myślicie, górą mi się uda? No nic, zostaje tylko góra. Z tego, co tak patrzę teraz. Bo nie ma tu żadnego innego dostępu. No nic, spróbujemy przepłynąć górą. Nie widzę innego wyjścia z tejże sytuacji. Guzika nie mogę przycisnąć ani tu, ani tu. Jeszcze straciłem leczenie niechcący. No okej, i wszystko robimy od nowa. Więc zawsze będzie jakaś monotonność w moich odcinkach. Dobra, wsadzaj łapkę, zarażaj się. I będziesz jak Hulk niedługo. Dobra, ściągaj te dane. Tak, please wait. Całe życie muszę na coś czekać. Mogę? Nie mogę. No szybko. O. Bo się utopię. Dobra, complete, okej. Teraz już możemy się topić. Zalewaj mnie. Okej, ja się przyzwyczaiłem w tej grze do topienia. Może teraz będę mógł guzik nacisnąć? Nie mogę niestety. No nic, próbujemy. Spróbujemy... Ach, przepłynąć samą górą. No i ładnie, pięknie się da. Mogę? Nie mogę! Przez okno! Super, pewnie zaraz się zgubię. Oho! I chyba nawet już to zrobiłem. Bo jak widać, pływam w piękne kółeczko i nasza piękna nieznajoma zaraz się utopi. Gdzie to było? Lul. No i ładnie, pięknie się zgubiłem. Aha. Gdzie to ja mam iść, Boziu? Patrzcie, tutaj się nie da odnawiać. Ajajajajaj. No niestety nie widzę tu żadnych drzwi. A ja zawsze pod wodą panikuję. Tak i nasza piękność niestety się... utopi. O właśnie. No niestety. Niestety, gdybym... Gdybym ten odcinek zaczynał od nowa, to bym mógł to zrobić, ale niestety on tu jest już nagrany wcześniejszy rozdział i nie mogę tego zrobić. Teraz będzie strasznie monotonnie. Bo jak widać, windy nie mogą otworzyć. Mogę wypłynąć przez okno i co? Pływać w kółeczko? Beznadziejne. Ja za bardzo panikuję. Za bardzo panikuję pod wodą, no sorry. Nie wiem, czy mam pływać w kółko tam, czy mam nie wiem, co zrobić. Bym w sumie mógł to wyciąć. Bo to będzie bardzo nudne. No ale no cóż, nie chcę tego robić. No nie wiem, może na samą górę tam popłyniemy. No szybko się ściągaj. Najgorzej nie lubię tych scenek zalewania, bo to trochę trwa. O właśnie, Boże. Gdzie się to powtarzać? Dobra, i nie ma czasu. Płyniemy, bo potem Kamil musi mieć dużo czasu, żeby się nie utopić. Cicho bądź. Ja tu się topię. Tak, wróć, myślę, tak łatwo wrócić do ciebie. No właśnie, tu nie ma zbytnio gdzie wracać. Wow, ja tu mogę wypływać. O!
Super sprawa. Widzę drabinkę. Tak więc, cieszę się bardzo, że w końcu odnalazłem te wyjście. Bo chociaż nie muszę marnować sobie odcinka. A już trwa bardzo długo. Dobra, mamy zapisywanie. Dobra. Ciach. Użyliśmy kodu. Oh yeah. Tylko potwór, gdzieś tutaj jest potwór. Mam nadzieję, że nie w tym odcinku, bo już trwa za długo. O nie, znowu ten ziomek. Zastrzelić cię? Sio ode mnie. Patrzcie, jakie fajne świdry. Jo, jo. Dostaniesz ten kubek. Nie wiem, czy tam kubek trzyma. Co jest? Wow. Wejdę sobie na platformę. Z góry będzie lepiej do nich strzelać. Coś mi się zdaje, że tu zaraz duży potwór się pojawi. O, on też tu wlazł, super. Dobra, zdychaj. Nie wiem, czy mam się tylko przed nimi bronić. Dobra. O, mamy byczka. Ty byku, ty. Dobra. Zdechł. Jest ich strasznie dużo, o Boziu. No ty skążysz tu w las. Dobra. Ciach. Ładuj szybko. No nie idzie kolejny. Łapcie. To jest ten impuls elektromagnetyczny chyba. I ten granat nie za bardzo na nich działa. Dobra, zdechł. Jeszcze jeden. Ajajajajaj, no jak widać odcinek będzie długi. Pierw pozabijam tamtych. Chociaż nie. Bo ten się pan wprosił tutaj na imprezę. No, zdychaj. Okej. I co my tu mamy? Jest, udało się, tak więc nie jest źle. I coś czuję, że tu będzie jeszcze gorzej. Że coś się pojawi, ten potwór z wody. Jakoś nie wiem, jakoś mam takie przeczucie. Na darmo by tu nie był. Dobra, mamy filmik. Mam nadzieję, że rozdział się teraz zakończy po tym. Bo trwałoby to za długo. Dobra, nie macie co robić, tylko oglądać telewizję. Mamy kłopoty, czy mi się wydaje? O, statek! No właśnie, what the? Czy to nasz stateczek? Niedobrze. Jest, ukończyliśmy epizod 9. Nie wiem, ile ich jest, może 10, może więcej. Tak więc bardzo mnie to cieszy. Tu mamy podsumowanie nasze piękne, kochane i takim oto sposobem ukończyliśmy 2 w 1 i zapraszam na kolejne odcineczki, tak więc cześć!